Hello, hello. Witam, witam na drugiej części live'a z The Sims 2. Ruda Geisha, ponownie. Co ja tu robiłam, sama nie wiem. Aha, Ruda Geisha śpi. Come on. Aha. A, właśnie, muszę wam pokazać pewną tajemniczą rzecz. Dlaczego nie wywaliłaś też talii z domu, skoro nie jest spokrewniona z gejszą, miała oryginalną urodę? Bo talii to jednak talii, no. Trochę mi szkoda. Wychowała ją gejsza, niby własną córkę, to tak trochę szkoda, no. Poza tym z kosmitką. Kosmici są fajni. Myślę, że mąż gejszy złożył wniosek o rozwód, zwłaszcza, że widział ją całującą się z jakimś innym gościem. Tak, wiem, że jest w ciąży, dlatego, moi drodzy, nie udało mi się zrobić piwnicy, nie miałam na to za bardzo czasu, bo tutaj nie ma za bardzo takiego narzędzia do robienia piwnic, jak to było w The Sims, jak to będzie właściwie w The Sims 3 czy The Sims 4. Czy nie, w The Sims 4 chyba nie ma piwnic, nie wiem. Są piwnice? Pamiętam. W każdym razie nie bardzo mi z tą piwnicą wyszło, ale może w przyszłości, jak będę miała więcej czasu, to zrobię. Ale zrobiłam naszemu przyszłemu dziecku fantastyczną komórkę obok schodów. Prawie pod schodami. No nie dało się pod schodami, ale jest obok schodów i jest prawie. Także to jest nasze cudowne miejsce dla naszego przyszłego dziecka. Fantastyczne, pełne oryginalnego wystroju. Ma nawet własny grzyb. Ma nawet własny grzyb. I ma wszystko, co potrzeba. Wiadomo, tu jakieś świeczki. Jak mu się coś zapali od tych świeczek, to ma ten zraszacz. Jest bardzo uroczo. Komórka obok schodów. Wiem, jestem matką roku. No papa, Laurens. No, będzie prawie Harry Potter. Teraz musi się urodzić tylko chłopiec. Właśnie, nie wiem, jakie imię nadać temu dziecku. Nie mam bladego pojęcia. Cześć, wredny manekin. No wiem, że piękny pokój. Sama urządzałam. No, także wszystko, co potrzeba ma. Co tu jeszcze? Ty odrabiasz lekcje, tak? Aha, tylko nie masz zabawy. Zostaw na razie lekcje. Napełnij miseczki piesków. Pograj sobie w coś na razie. Aha, ty wróciłaś z nie wiadomo skąd. Zupełnie? Skąd ty masz dwie ryby? Okej. Okay. Zobacz w ogóle, jakie mamy zapasy żywności. Weź resztki. Coś sobie zjesz. A ty, moja droga, wstajesz, bo ty teraz jedziesz do centrum. Musimy sobie znaleźć jakąś dziewczynę, która będzie na nas zarabiać. Harry albo jak dziewczynka, to Kunegunda. Nie, to Hermiona będzie. Albo będzie Hermiona, albo będzie Harry. Chociaż Harry to tak, kurczę, bo my mamy raczej polską, znaczy no prawie polską rodzinę. W sumie Harry to tak będzie dziwnie brzmiało. Jaki jest polski odpowiednik do Harry'ego? Sama chcę jechać. Chcę jechać na przedmieście. Pojadę sobie... A, do klubu kręglarskiego, a co? No, dodaj te ryby.
Henryk. O, właśnie. Dobra, weź sobie to. Właśnie, Henryk. Dobra, to nazwiemy go Henryk albo Hermiona. Może Ron, bo będzie Rud. Chociaż w sumie Ron też byłoby dobre. Brzmi bardziej... albo Ronald. Albo, nie, Ron. Ron może lepiej. Ron albo Hermiona. No już wszystko ustalone. Harold. Okej. Okay. No właśnie ja nie wiem, jakie są polskie odpowiedniki, więc... Ale Ron to jest dobry pomysł, bo będzie rudy. Tylko dobrze by było, żeby się chłopiec urodził, ale no. A w sumie chłopiec czy dziewczynka. Tylko, że już trzy baby będziemy... Cztery baby będziemy mieli w domu, a jak jeszcze przygarnę jedną, to już w ogóle pięć bab w domu. Zwariuję z nimi. Mam kosmitkę w rodzinie, bo Jaromir urodził kosmitkę. Te szalone płomienie na aucie, oczywiście. To jest idealne auto dla mojej gejszy. No widzisz, psychodeliczna, jesteś bardzo w tyle. Musisz nadrobić. No, za dużo kobiet w jednym miejscu. A dobry wieczór, Jula. Ja teraz będą rozkminy, kim jest Henry, a kim jest Harry. Pogoda, upalnie, gorąco, duszno, wszystko naraz. Jakie tu ładne są kręgle. Zapomniałam, jak tu jest ładnie. Pograj sobie na razie. Zaraz będziemy łowić kogoś. Będziemy łapać dziewczyny na brzuch. Coś to trochę takie niepasujące, ale nieważne. Szkoda, że nie ma opcji oddaj do domu dziecko. No. Ale to byłoby wredne i okrutne przecież. Co wy? I sami facet. Jadwiga. Jadwiga. Jadwigo, stój. Muszę spojrzeć w twą twarz. No, całkiem spoko, ale taka za różowa jesteś trochę. Rozejrzyj się. Może będą bliźniaki? O nie! Ja nie mam tyle miejsca w domu. No, Jadwigę, Jadwigę, Jadwigę. Nic ci się nie podoba, gejsza, nic ci się nie podoba. Ty ją poznałaś w ogóle? Porozmawiaj z nią. O, tu jest druga ruda. I co? Co, pani Jadwigo? Spróbujmy do niej zagwizdać. O, tam była ta gładka gadka. Właśnie. Przez burzę nie kupiłem sobie pianek do live'a. O, smuteczek. Nie, nie chcę stwarzać specjalnie simów. Wow, ups. Ups. Jadwigo, nie odchodź! No i nie dowiem się, czy ona mi się podoba, czy nie. Chodź tu. O, panna Stanisława.
No patrz, różyczkę mam dla ciebie. Jesteś dla mnie stworzona. I ja bym chciała cię zaprosić na randkę. Stój. A w ogóle nie mam z nią piorunów. Trudno. Geisza wszędzie ma znajomych. No oczywiście. Ona jest znana na mieście. O, zapytaj. Czy ci się podobam? Wiem, w ciąży jestem, ale po ciąży będę spoko. O, podoba mi się, mam makijaż. Czy mogę ją zaprosić na randkę? Jak to było? Nie nakłoń. Dlaczego nie mogę się z nią umówić? Ona jest w ciąży, a to ją bije bez czasu. No właśnie. Chyba nie mogę jej zaprosić na randkę. Tylko gejsza umie flirtować w ciąży z kimś innym. Oczywiście. Dawaj jeszcze raz tą gładką gadkę. Może potańczymy razem? O, już jej zawróciłam w głowie. Jeszcze raz gładka gadka. Ile wlezę? Dobra, już się przyjaźnimy. Już jesteś moja. Musisz ją poznać. Mi się wydaje, że może dlatego, że jestem w ciąży. Znaczy, Geisha jest w ciąży. To nie mogę się z nią umówić na randkę. Nie wiem. Jest masakrycznie ciepło. Nie, Geisha nie jest normalna. Ale nie przejmujcie się. Nienormalni ludzie są fajni. W tym przypadku Simowie. Paskotki! Więc nie mogę z nią zaflirtować. Nie jestem w nastroju do flirtu chyba. Okej. Chodź ze mną, szukam matki dla mojego dziecka. Wow, dobra. Czas na pęcherz i ktoś tu robi hamburgery. To miło. Skorzystaj z toalety. Moja droga. O, ktoś tu zrobił hamburgery. Nie ja jestem w ciąży. Jakieś wyjazdy na wakacje. Znaczy w realnym życiu nie bardzo już. Raczej nie. Ej, kto mi podwędził te hamburgery? Dobra, jedz tu. Szukam matki dla mojego dziecka, bo po porodzie będę zajęta randkowaniem. No właśnie, ktoś musi zarabiać, nie? No przecież nie ja. We flircie powinna być opcja, chcesz zobaczyć jak kopię. To chyba poczuć. O, z jakąś miłą staruszką sobie rozmawiam. Uroczo. Ale ja nie chcę jej zapraszać do rodziny jeszcze, tylko chciałam ją zaprosić na randkę.
Dobra, i chyba pojedziemy do domu, bo już jej się spać chce. Teraz mi tu padnie. Przestań gadać, tylko zjedz tego hamburgera, no. Wiem, że cieszysz się nowonarodzonym dzieckiem. Znaczy, no, prawie. Ale spokojnie. Ale już ja nigdy nie twierdziłam, że jestem normalna. Dziękuję, psychodeliczno. Oj tam, wegetarianka. Ona lubi mięso. Świeże mięsko, dobre mięsko. Simy tu zawsze gaduły. Ech, te simy. Ech, te simy. No bo gejsza potrafi zawsze zaradzić wszelkim zdradom i nieporozumieniom w bardzo delikatny i swoisty sposób. No, ona jest w tym geniuszem. Pije Tymbark, jabłko wróżka. Aha, jeszcze będzie trzeba pieski odsprzedać, bo one nam wyrosły. Przyda się więcej pieniędzy. No, dobra, i gejsza idzie spać. Ty. Droga, tobie zabawa rośnie, a ty... Nie jadłaś się? To możesz posprzątać. Moja droga. Masz jakąś koleżankę? Masz same koleżanki. Nie masz żadnych znajomych facetów. Wiecie to, że to źle wróży. Dobra, widocznie ona woli dziewczyny. Zadzwoń. Zaproś na randkę. Chodź, idziemy na randkę teraz z tobą. Na pewno się cieszysz. Hejo. Ania sprzedaje pieski, a ponoć rodziny się nie sprzedaje. Ale... Pieski trafią do dobrych domów i... a pieniądze nam się przydadzą, no. Widzicie? Patrzcie, same dziewczyny. Ona chyba zdecydowanie woli dziewczyny. Dobra, którą zapraszamy na randkę? Chyba ta się zgodzi. Balbina. Dobra, niech będzie... Jak to nie macie w domu? 19 jest prawie. Dobra, skończ grać. I gdzie ty te lekcje posiałaś? Tu. Odrób lekcje. Jak to nie macie w domu? Dobra, to idź się wykąp z bąbelkami. Może w międzyczasie przyjdzie do domu. Aha, ja cię nie wyprosiłam? Co ty tu jeszcze robisz? Ależ mnie nie chodzi tylko o pieniądze. Ale dom muszę rozbudować. Hello. Live testę. Ojej, z widzami? Nie wiem. Ale na serwer chyba dużo osób nie może wejść. Poza tym to byłby Saigon. No
odebrałam telefon, by ci powiedzieć, że nie ma mnie w domu. No, dokładnie, Shaxi. Nie, bo to była automatyczna sekretarka. Dobra, teraz ty się możesz wykąpać. Aha, ty byś coś zjadła. A po co będziesz jeść? Wykąp się i pobaw się jeszcze zabawkami. A ja idę na dół sprawdzić, czy ona wróciła do domu. Może ubierz talimask? Nie. No dobra, to próbujemy kogoś innego. Nie usługi! Nie usługi. Czy ja mogę kogoś zaprosić na randkę? O, ta jest w domu. Parcela publiczna. Pojedźmy samochodem. Sami oczywiście, to jest randka. Dobra, przedmieście, jedziemy do klubu. Wymykamy się w nocy, moi drodzy. Mamusia śpi, nic nie słyszy, a my sobie do klubu, Lulu. Haha. Ona jest akurat do klubu ubrana, nie? Kto odbierze poród? Tali. Ona się na tym zna, jest mózgiem w naszej rodzinie. Ja nic nie chciałam w usługach załatwiać, to nadkliknęła sama z siebie. Dobra, Radek, spadaj. To, że jedno dziecko zrobiłeś, nie znaczy, że możesz tu bywać. Rozchoruje się Tali bez maski. No, w sumie racja. Ale ona ma taką maseczkę mini... ma takie wziewy do nosa, że jej nie potrzeba maski. Tak, pianka odbierze poród na pewno. No, chciałabym Tali wysłać na studia. Może udałoby się dwie dziewczyny naraz wysłać na studia. Byłoby jeszcze lepiej. Albo Tali samą. Nie wiem, muszę się jeszcze zastanowić, jak to zrobić. Ja się dziwię tej blondynie, że z tym zielonym paskudztwem się mówiło. Ej, liczy się charakter! O, patrzcie, jaki fajny klub. Hello, piękna! Uhuhu. Widzę, że nawet w jej typie... O, też lubi wiedzę. Sprośnego dowcipu. Już jej chcę sprośne dowcipy opowiadać. I łaskotać chcę. Nie ma łaskotek chyba. O, tu jest. Nie, nie. No czemu się nie lubicie? Przecież macie pioruny. Opowiedz jej jakiś dowcip. I przyjrzyj się jej i zagwiszcz i tak, ćwicz jogę. I tu, maskotki. Nie, nie chciałabym, żeby nastolatki mogły bara-bara. Wystarczy, że dorośli. Ona co do szkoły prywatnej. Tańczymy razem. Już ma pocałunek! No ja nie mogę! Co tu się dzieje? Ta
taniec, nie. O, wolny taniec może być. No, chodź, potańczmy na ulicy, przy naszym samochodzie. Masuje mi plecy, flirtuje ze mną. Taniec, przytulaniec, dawajcie, dziewczyny. Piorun, to co się pokazuje, to niekoniecznie ma się w domu. O, wampirek przyszedł. Ręce nisko, dajesz. Okej, okay. Dobra, nie, to nie. Buzi, buzi. Ja bym chciała, żeby ona miała takie pragnienie. Flirtuj. Uwódź. Uwódź. Kosmici zawsze mają łatwiej. Tak, tak. Nie wiem, czy będę robić coś z widzami. No, czasami są gry na multi z widzami, ale... no, ostatnio niezbyt często, niestety. Masuje mi plecy, pozwala się pomasować, obejmujemy się, matko. Dobra, pomasuj. Nie chcę ten sprośny dowcip. Obejmij romantycznie. My nawet do tego klubu nie wejdziemy. Potrzymaj za rączki. Gdzie ten sprośny dowcip? Dawaj, słodkie słówka. Może wejdziemy sobie tutaj potańczyć. O, powirujemy sobie na średnich obrotach. Może się zmienią pragnienia. Może później ci twarz. Ona nawet pierwszego pocałunku nie ma. O, matko, ona chce z nią gorące pocałunki. Dobra, wychodź, moja droga. Idziemy na parkiet. Chodź. Okej. Mogę jej zaproponować stałą sympatię. O, taniec klasyczny. Dajecie. Zostaw mnie, starsza pani. Nie chcę z tobą rozmawiać. Mam tu dziewczynę moich marzeń. Tak bardzo nie pasuje do tej muzyki, która tu leci. Dobra, budki też będą. Dobra, bo nie mamy czasu w sumie. O, jest sprośny żart. Akurat go nie chcę powiedzieć, no ale dobra, nieważne. Wampir tańczy. Dobra, pocałuj. Pierwszy pocałunek. Aaaa. Jakie to romantyczne! Z tym płaskim nosem! I ten wampir tańczący w tle! Jaka miła randka! Mogę już gorące pocałunki? O, ci twarz też! Namiętnie też! Romantycznie też może być.
tańcu też może być. No wiem, że nie ma nosa. Jak żabiść. Dajcie te gorące pocałunki. O, flirtuj pieść. Ach, to będzie najlepsza randka w jej życiu. No. O, gorące pocałunki. A ta starsza pani oczywiście musi nam przeszkadzać. I wampir. Po prostu przegenialnie. Dziwne, że w czwórce nie prowadzili tych cutscenek. No, to jest takie smutne, bo bardzo je lubiłam w dwójce. Zresztą już w trójce ich nie było. Jej, jesteś mega happy, happy. Obejmujemy się, pozwala się pomasować. Dobra, to zaraz. Nie wiem, czy tu była budka ze zdjęciami. Była tu budka ze zdjęciami? Widzę, że panowie mają jumprezę. Widzieliście tu gdzieś budkę ze zdjęciami? No, chyba jej tu nie ma. Dobra, to... Obejmij, wyściskaj. No, dwójka jest super. Tali, wygląda na to, że zyskujesz trochę sławy. Coraz więcej Simów widzi, że jesteś w porządku. Tak, zobaczymy jak długo. No, dajesz. No nie, zmieniło się. Dobra. Całujta się, muszę wam wbić randkę marzeń. Jeszcze posij twarz, a potem potańcz. O, randka marzeń. Stuknęły się nosami, którego jedna z nich nie ma. Nie, ta babcia to nie jest zadecka. To jest jakaś normalna babcia. No co nie? O, zatańcz taniec połamaniec. Wow, gdzie mnie wyjumało? Gdzie jest moja randka? Czemu w sobie poszłaś? Chodź tu. Wracaj. Aha. A mogę iść do... Nie mogę. Jest zajęta. Zamów napój. A co? Poda się fałszywy dowód i te sprawy. Kojarzysz? Co? Piotra Japę, który jest dziewczyną z podstawki? Wydaje mi się, że nie. No, chciałam napój. Ktoś tam mnie obraża, czy coś? Nie. Chcę napój. O. Niech starszy pan mnie podrywa. Broń mnie, Elizo! Moja dziewczyno. Wiem, że czas upływa. Spokojnie. Toaleta. Skorzystaj. Wiem, że jesteś zmęczona. Przestań rozmawiać z tym dziwnym blondynem.
On ma dziwne ciągoty do nastolatek, mówię ci. Jest piąta, prawie szósta. No siku chcesz przecież. Pójdź siku, potem pójdziemy, skończymy randkę, no. Bo to blond. A, jak uroczą, randka marzeń. Co to masz za... Aha, bo ty masz to ręką Posejdona, chcesz być. O, nawet mi się energia trochę podniosła. Buzi na koniec. Dobra. Spadamy do domu, bo mama będzie zła. Chociaż pewnie nawet nie zauważyła, tylko śpi. Jej, o 7 rano wracamy do domu. W ogóle, Boże, czemu mi nie przypominacie, że ma być przerwa? Ja nie wiem. Dojedziemy do domu, to będzie przerwa. O, aż mi nogi strętwiały po tym wszystkim. Wracamy do domu, a tam dziecko już na świecie. No, w The Sims 4 to by już prawdopodobnie było, albo w The Sims 3. No, ale... Jesteśmy w The Sims 2, gdzie czas magicznie staje. Kocham to. Zawsze mi to odpowiadało. Bo life jest taki fajny i nikt się oderwać nie chce. Ojej, dziękuję. Dobra, zajechaliśmy. Wstawię tylko Tali do łóżka. Ty już też się nie baw, tylko idź spać. No spać. Dobra, i robimy 5 minut przerwy.